Serdecznie witamy Was, drodzy, w naszym już ostatnim, czwartym spotkaniu adwentowym. Mam nadzieję, że udało się Wam wziąć udział w adwentowych rekolekcjach. Jeśli nie, tak w Kościele, to przynajmniej przez właśnie mass media. Że udało się odbyć adwentową spowiedź, jeśli nie, to zapraszamy, bo to jest ważne, aby serce człowieka było właśnie napełnione Bożym pokojem. To zawsze dzieje się w sakramencie pokuty i pojednania. Dzisiaj w naszym adwentowym studio witamy panią Różę i pana Pawła, naszych parafian, małżonków. Cieszymy się, że odpowiedzieliście na to nasze zaproszenie. Jest oczywiście ksiądz Akacjusz. A tematem naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ jak widzimy święta tuż, jest właśnie to pytanie, jak dobrze przeżyć wieczerzę wigilijną? Co zrobić, żeby dobrze przeżyć święta? Jak to właśnie wygląda u Was w Waszym domu? Myślę, że najważniejszą rzeczą dla nas było w czasie Adwentu uczestnictwo w rekolekcjach. Muszę się przyznać, że akurat w tym roku było to uczestnictwo podwójne, ponieważ było to uczestnictwo najpierw przez Radio Maryja w rekolekcjach, które były wygłaszane w Radio Maryja, a potem akurat rekolekcje nasze parafialne. Także taki był akurat ciąg, więc takie było piękne w ciągu jakieś takie doświadczenie Pana Boga. A teraz z kolei te rekolekcje i to właśnie wszystko, roraty codzienne, przybliżały po prostu do przeżywania świąt Bożego Narodzenia. I pierwsze to właśnie Wigilia. Wigilia, którą staraliśmy się przez lata spędzać zawsze w jak największym gronie rodzinnym. Przed Wigilią, w ramach prac przygotowawczych, uśmiecham się dlatego, ponieważ mój mąż zawsze się denerwował na mnie, jak ja brałam się za porządki, w związku z tym myślę, że to w wielu domach napięcie porządkowe ma miejsce. A druga rzecz to później następują przygotowania już właśnie te takie z potrawami związane z jadłospisem organizacyjne, jak pewne rzeczy zrobić i jak to ma wyglądać. Tutaj zawsze kto mógł, co mógł, to po prostu robił. A w sytuacji już tej ostatecznego dnia, kiedy już była Wigilia, no to staraliśmy się różnie, ale na pewno jednej rzeczy starałam się ja przestrzegać, bo mnie tego nauczyło życie, że żeby pilnować się i nie chodzić jak burza gradowa, ponieważ wiedziałam, że od mojego nastroju, od tego, co ja będę sobą reprezentowała, po prostu będzie taka atmosfera w domu i później taka będzie atmosfera podczas całej wieczerzy wigilijnej. W związku z tym starałam się tego pilnować. Czy mi wychodziło, to rodzina by najlepiej oceniła. To mąż mógłby to właśnie powiedzieć, jak to wyglądało. A właśnie, które to są Wasze wspólne święta? W tym małżeństwem jesteśmy. Od 30. Długo. 34 lata. No tak, 33. No nie 34. Ale 33 Wigilia. Ustalimy to później. 33 wspólna Wigilia. To znaczy się, Wigilie były różne, ponieważ była praca, były obowiązki, więc staraliśmy się tak, że jeżeli którejś z nas nie mogło być, jak powiedzieć, wieczorem na wieczerzy, to tą wieczerzę się przesuwało godzinowo, żeby można było razem tą wieczerzę spożyć i to nie było zależne od pierwszej gwiazdki, od czegokolwiek, po prostu zjadało się wcześniej, bo obowiązki, które były związane z pracą, po prostu wymuszały na nas inne zachowanie i trzeba było to w ten sposób zrobić, więc bywało z tymi godzinami, bywało po prostu sporą spożywania wieczerzy wigilijnej, było różnie. Ale wieczerza wigilijna, jak się zaczynała, to już tradycyjnie mąż przejmował dowodzenie i w tym momencie się zaczynało i czytanie Pisma Świętego i była modlitwa wspólna, były życzenia. Były życzenia i jeżeli ktoś miał coś na sumieniu, to na pewno wtedy już było też słowo przepraszam skierowane do konkretnej osoby.
A po tym wszystkim samo spożywanie Wigilii. Staraliśmy się, żeby była ta Wigilia taką Wigilią rodzinną. I z reguły u nas było dużo osób. Spotykaliśmy się razem przy tym stole. Chyba taki zwyczaj, który nam się udało wprowadzić, ale to dzięki mojemu mężowi, udało się wprowadzić i to jest wymysł mojego męża w naszej rodzinie, ponieważ ze śpiewaniem, pomysł nasz, mojego męża, więc ponieważ śpiewanie kolęd nam szło tak różnie, w związku z tym mój mąż padł na pomysł, żeby to w jakiś sposób ubogacić i coś połączyć, no to u nas jest połączone śpiewanie kolęd z rozdawaniem prezentów. I każda osoba obdarowana jest zobowiązana do zaśpiewania, bo inaczej nie dostanie prezentu. W związku z tym najgorzej mają te osoby, które na końcu są obdarowywane, bo one muszą długo czekać i wymyśleć jeszcze jakąś taką kolędę albo zwrotkę kolędy, której jeszcze nie było. Więc nie się powtarzam. Z reguły tego po prostu pilnujemy, ale taka tradycja, to taka nasza tradycja rodzinna. Właśnie takie, oprócz tego śpiewania już takie wspólne, już po wieczerzy wigilijnej, ale takie związane z rozdawaniem prezentów, to nawet już jest przejęte przez młodsze pokolenie, przez nasze dzieci, że pięknie. Też łączą to właśnie z rozdawaniem prezentów. Kto nie śpiewa, to nie dostaje prezentów. Czyli Mikołaj u Was zamiast ciasteczka i mleczka dostaje kolędę. Tak, jest kolęda i obowiązkowo kolęda do zaśpiewania. Zdarzają się osoby, które mają problemy z zaśpiewaniem kolędy, ale wtedy jest wspólnota rodzinna i razem śpiewamy po prostu te kolędy. Także tak to wygląda. No myślę, że to jest taki dzień jedyny w roku, tak jak jedna z kolęd mówi. I wtedy oczekiwanie po tej wieczerzy wigilijnej na pasterkę, później pójście na pasterkę, bycie na tej Eucharystii, to jest coś wspaniałego. No, każda rodzina chyba ma właśnie takie swoje jakieś tradycje. Czy wspólnota też? Też wspólnota, tak, bo my we wspólnocie zakonnej też przeżywamy razem święta. Jakoś zostajemy tutaj w tych naszych miejscach, gdzie posługujemy. Nie wyjeżdżamy, tylko jesteśmy razem. I przy tym wigilijnym stole, i przy właśnie przydzieleniu się opłatkiem, i później na pasterce, i też razem w święta przeżywamy to w domu zakonnym. Ale gdzieś tam też wracając z pamięcią do lat dzieciństwa, bo to są chyba te wigilie, gdzie tak z największymi emocjami się podchodziło, to ja też właśnie pamiętam, że zawsze wieczerza się zaczynała właśnie od modlitwy, od przeczytania fragmentu Pisma Świętego. Później zawsze standardowo była kolęda wśród nocnej ciszy. To była taka podstawowa, która rozpoczynała te wieczerze. I też było nas dużo, bo zazwyczaj właśnie jeździliśmy do dziadków. Więc, a rodzina naprawdę jest duża, także na tych świętach było tak około 30 osób, więc babcia miała mnóstwo rzeczy do przygotowania. I była szczęśliwa, tak. Tak, zawsze pamiętam, jak gdzieś tam właśnie potem nas kładła spać, więc nosiła wszelkiego rodzaju jakieś kołdry, pierzyny, wszystko co mogła, żebyśmy się jakoś tam pomieścili. Ale też właśnie ten czas takiego wspólnego kolędowania, śpiewania, składania życzeń. Takich w duchu rzeczywiście rodzinnym, gdzie każdy starał się te życzenia tak wypowiedzieć, żeby one w dużej mierze trafiły do serca, prawda? Gdzieś tam, żeby życzyć tego, co dana osoba rzeczywiście najbardziej potrzebuje. Żeby to nie były takie życzenia, które wysyłamy SMS-em, tak? Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tylko gdzieś takie bardziej rozbudowane. I myślę, że teraz też w czasie tej pandemii gdzieś możemy te nasze wigilie trochę przemyśleć, tak? Jak się do nich przygotować. Jakie życzenia komuś złożyć w rodzinie, czy przyjaciołom, czy znajomym. Też te telefoniczne i tak dalej, bo wiadomo, nie wszyscy się spotkamy w tym roku przy stołach wigilijnych, aż tak obficie. Ale myślę, że warto gdzieś to wszystko przemyśleć, żeby tak postarać się trafić komuś do serca też. Bo to chyba o to idzie, żeby po prostu porozmawiać w trakcie życzeń, składając te życzenia z tą osobą. Znamy tą osobę, w związku z tym wiemy, co możemy jej życzyć, za co jest podziękować. Jej podziękować, za co przeprosić. Tak, no, dokładnie. I to taka nasza też prośba, właśnie, którą kierujemy do Was, aby zbliżające się święta i ta wieczerza wigilijna była takim szczególnym momentem,
kiedy wyrażycie właśnie sobie wzajemną bliskość poprzez chociażby życzenia składane, bardzo takie osobiste, bardzo przemyślane. Dziś, tak jak też ksiądz Akacusz, tutaj pani Róża już powiedziała, aby były te życzenia takie w punkt do tego drugiego bliskiego człowieka, którego doskonale znacie. Chcecie to uczynić, chcecie wcześniej właśnie zastanowić się, co opowiem mojemu mężowi, mojej żonie, tacie, mamie, siostrze, bratu, babci, dziadkowi, kiedy będę łamać się z nim opłatkiem podczas wigilijnej wieczerzy. To jest ważne, żeby nie był to tylko taki gdzieś tam pusty gest, może jakiejś tradycji, ale autentycznie, aby było to gdzieś spotkanie, które będzie dzieleniem się właśnie sobą, dzieleniem się dobrem, dzieleniem się miłością. Do tego prowadzą przecież święta Narodzenia Chrystusa, Bożego Narodzenia. To będziemy już kończyć powoli, nie? No, chyba lądujemy. Chociaż jeszcze może gdzieś tam zaprosimy naszych parafian, pewnie też na pastelkę. No, żeby... Oczywiście tak. To bez dwóch zdań. Słuchajcie ogłoszeń parafialnych. Będą tam informacje, że nie będzie tylko jedna pasterka. Życzymy Wam błogosławionego czasu świąt Narodzenia Pańskiego. Zapalam ostatnią świecę. Czwartą. Bo święta tuż. Coraz bliżej. Wszelkiego dobra i dobrego przygotowania tego finiszu ostatniego do Bożego Narodzenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.